Witamy w kolejnym filmie na kanale i w tym filmie pokażemy, co Ariel Mosur powiedział o Legii Warsowi. Myślę, że opuścił drużynę zgorzkniały. Ale przede wszystkim zasubskrybuj kanał, aby codziennie otrzymywać wiadomości o wojsku. Młody wyróżniający się z poprzedniego sezonu szans na rozwój kariery musiał szukać już w lipcu 2021 roku. Piłkarz Legii Warszawa nie otrzymywał pod okiem kolejnych trenerów stałej ilości rozegranych meczów. Pod wodzą Czesława Michniewicza, byłego trenera reprezentacji Polski, którego po udanym Mundialu 2022 roku zastąpił Fernando Santos, nigdy nie dostał prawdziwej szansy. Mosur w dalszym ciągu ma żal do prowadzących go trenerów, choć w rozmowie dla tygodnika Piłka Nożna uniechciał bezmyślnie rzucać nazwiskami. Dopytany, czy chodzi o Michniewicza, odpowiedział wymijająco. Jednak szybko można było skojarzyć, że jednym z trenerów w tym okresie był oczywiście 54-latek. Były trener m.in. Pogoni Szczecin pracował w stolicy Polski od 2020 do 2021 roku i w tym czasie zdobył Mistrzostwo Polski oraz zakwalifikował się do fazy grupowej Ligi Europy. Kiedy wygasał kontrakt z Legią, a nie rozegrałem tylu minut, by automatycznie został przedłużony, Piast mocno zaangażował się w rozmowy, ja zaś czułem, że to może być odpowiednie miejsce do rozwoju. To był dobry wybór. Tu nie chodziło o Legię, tylko jej ówczesnego trenera. Wiedziałem, że nawet jakbym na głowie stanął, to na mnie nie postawi. Miał swoją filozofię, argumenty. Jego wybór, miał do tego prawo. Przyznał w rozmowie z tygodnikiem Piłka Nożna Ariel Mosur o swoim pobycie w Legii. Mosur nie chciał zdradzić, o którego trenera chodzi. Mniejsza o nazwiska. Wywalczone przez Legię mistrzostwo pod wodzą Michniewicza nie dla wszystkich piłkarzy smakowało tak samo. W gronie rozgoryczonych znalazł się Mosur. Wystąpił tylko w dwóch meczach i jednocześnie miał minimalny wkład w sukces kolegów. Sytuacja z trenerem tylko zaogniła sprawę i 21-latek zdecydował się na przeprowadzkę do Gliwic. W Piaście po dziś dzień trenuje go były szkoleniowiec m.in. warszawskiej Legii, Aleksander Vukovic. U niego z kolei młodzian jest jednym z filarów linii defensywnej zespołu. Mniejsza o nazwiska. Uważam po prostu, że tak naprawdę nie dostałem szansy. Wiosną 2020 roku zaliczyłem, jako 17-latek, dwa występy w Ekstraklasie w barwach stołecznego klubu, w sumie z godziny na boisku. Zostałem nawet mistrzem Polski, co było niezwykłym przeżyciem dla kogoś, kto od małego kibicował Legii, ale trudno było coś w takim wymiarze czasowym udowodnić. Kolejny sezon, z różnych powodów, już bez gry. Dlatego ucieszyła mnie oferta Piasta. Teraz chcę poznać twoją opinię. Co sądzisz o słowach Ariel? Zostaw swoją opinię w komentarzach, ponieważ twoja opinia jest bardzo ważna dla Legii Warszawa.